Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Nie chcemy komuny, nie chcemy już, nie chcemy ni sierpa, ni młota. Solidarność walcząca. Założona przez Kornela Morawieckiego, Solidarność Walcząca wyrosła z podziemnych korzeni oporu, jako odłam większej, znanej już Solidarności. To jedna z największych struktur opozycji antykomunistycznej po 13 grudnia 1981 roku. Solidarność Walcząca prezentowała bezkompromisową linię polityczną, zdecydowanie zachęcając do masowych wystąpień ulicznych wymierzonych przeciwko komunistycznym władzom. Oficjalną deklarację o powstaniu Porozumienia Solidarności Walczącej ogłoszono 1 lipca 1982 roku. Solidarność Walcząca stanowiła luźną federacją powiązanych ze sobą terenowych grup, oddziałów, z których najprężniejsze działały we Wrocławiu, a ponadto w Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. W 1987 roku SB szacowała, iż Solidarność Walcząca posiadała struktury w 27 miastach. Głównymi formami aktywności były druk, kolportaż prasy podziemnej i ulotek, organizowanie strajków, demonstracji i innych akcji protestacyjnych. Głównym celem Solidarności Walczącej było całkowite odsunięcie od władzy komunistów i przywrócenie Polsce suwerenności. Jej działalność podziemna to przede wszystkim szerokie propagowanie idei wolności, zwalczanie propagandy komunistycznej oraz przywrócenie w obiegu społecznym prawdziwych informacji historycznych. Solidarność Walcząca nawiązywała do tradycji Armii Krajowej. Miała podobną przysięgę, własny sztandar i podziemną pocztę. Jej hasło brzmiało: wolni i solidarni, a logo przedstawiało litery SW ułożone w znak kotwicy, symbol nadziei i wierności tradycji Polski Walczącej. Starano się również ściśle przestrzegać zasad konspiracji, m.in. poprzez prowadzenie dokładnej samoobserwacji, używanie pseudonimów, gubienie ogona, dublowanie kluczowych funkcji, unikanie powiązań poziomowych, eliminację spalonych mieszkań i punktów kontaktowych. Rola Solidarności Walczącej w oporze społecznym wzrosła do tego stopnia, że Służba Bezpieczeństwa uznała ją za zagrożenie dla systemu. W sierpniu 1985 roku szef SB generał Władysław Ciastoń podjął decyzję w sprawie rozpoznania, rozpracowania i zlikwidowania organizacji Solidarność Walcząca, angażując w działanie przeciw niej wszystkie jednostki organizacyjne Służby Bezpieczeństwa. Ogólnokrajowemu rozpracowaniu Solidarności Walczącej nadano kryptonim Ośmiornica. Była to największa operacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od roku 1981. Mimo zaangażowania dużych sił przez służby specjalne, nie doszło do znaczącego ograniczenia działalności Solidarności Walczącej. Rozpracowywaniem Solidarności Walczącej zajmowała się również NRD-owska Stasi w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania Sycylia. O poszczególnych działaniach była informowana sowiecka KGB. Po aresztowaniu w październiku 1987 roku Kornela Morawieckiego, funkcję przewodniczącego Solidarności Walczącej objął Andrzej Kołodziej, a gdy i jego aresztowano, Jadwiga Chmielowska. Codzienną działalnością Solidarności Walczącej kierowali w tym czasie Andrzej Zarach, Wojciech Myślecki i Zbigniew Jagiełło. W maju 1988 roku Morawiecki i Kołodziej zostali deportowani z Polski. Po odbyciu politycznej podróży do kilku krajów, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i USA, Morawiecki powrócił nielegalnie do Polski i do podziemia,
ponownie obejmując przywództwo Solidarności Walczącej. W roku 1989 Solidarność Walcząca sprzeciwiła się porozumieniu z komunistami przy Okrągłym Stole, do którego przystąpiła część opozycji w Polsce, motywując się racjami moralnymi i politycznymi. Ze względu na konspiracyjny charakter organizacji i brak ewidencji członków, trudno dziś precyzyjnie określić jej liczebność. Według różnych źródeł szacunki zaprzysiężonych członków obejmują od kilkuset do około 2000 pod koniec istnienia organizacji oraz drugie tyle współpracowników niezaprzysiężonych. Solidarność Walcząca wydobywała z ludzi to, co najlepsze. Nie było w niej ludzi osobno od myślenia i odrobienia. Ten, co był odrobienia, miał też myśleć, a ten, co był od myślenia, miał też robić. To cementowało organizację, budowało jej spójność, zaufanie jeden do drugiego i jej prężność. Dziś opowieść o Solidarności Walczącej jest przypomnieniem, że nawet w najciemniejszych czasach jednostki i grupy, kierując się odwagą i determinacją, mogą dokonać zmian, które kształtują historię. Ich dziedzictwo jest żywe, przypominając o sile ducha ludzkiego w obliczu przeciwności. Będąc zainspirowanym historią tamtych wydarzeń oraz postacią Dariusza Olszewskiego, legendy Solidarności Walczącej, napisałem wiersz pod tytułem Solidarność. W brzasku wolności nad Bałtykiem świt. Tam zrodził się ruch, co serca poruszył, gdzie stocznie echo niosą bohaterów mit. Solidarność, głos, który kraty zła skruszył. Z głośnym wołaniem o prawa i sprawiedliwość przełamali mury, co tłumiły ich głos. Wznieśli sztandar, co symbolizuje wolności miłość, i pokazali, że razem są mocni, walcząc o swój los. Solidarność jak fala, co morze kołysze, przeszła przez Polskę, prężnie niosąc siłę i nadzieję. To była walka, której nie mogli zamienić w ciszę, bo pchnęła historię, na zawsze zmieniając nasze dzieje. Nie tylko stocznie, cały naród był u kresu sił. Głośne echo ich kroków rozniosło się po świecie. Duch bohaterstwa w każdym z nich się tlił. Solidarność, idea, której nic już nie zgniecie. Od strajków przez dialog do historycznego zwycięstwa. Ta siła z ludu, co Polskę pchnęła do przyszłości. Wolność jak mewa nad falami rozwijała skrzydła męstwa. I w sercach ludzi lepsze jutro nabrało przejrzystości. Solidarność to więcej niż związek, to ducha pieśń. Symfonia wolności, co w historii dopisała nowe karty. Wichrem zmian, co przyniósł światu nowy dzień i pokazał, że w jedności sekret zwycięstwa jest zawarty.